Witam ponownie, z tej strony Spichlis, Alan Wake 2. Muszę dostać się do hotelu. Wygląda na to, że chyba muszę przejść gdzieś tędy. Inaczej mówiąc, czeka mnie powrót na dachy. Tutaj próbowałem odkryć, czemu mi na mapie pokazuje echo. Ale wygląda na to, że to jednak trzeba wejść na dach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu na dole już chyba nic nie ma. Tam ze światłami jeszcze trzeba ewentualnie pokombinować. Ale nie powiem, gra strasznie zakręcona, co? Tutaj co mogę jeszcze zrobić? No to tutaj zgasić światło, ale to chyba nie zmienia tego, co jest tam dalej. Tu wychodzę sobie po prostu na ten korytarz. I jestem tu, gdzie byłem. Tutaj raczej nic się nie zmieniło. Przejdę na wszelki wypadek, bo pójdę na dach, to już nie będę tutaj wracał. No ale nie wygląda na to, żeby tu coś było. No też bym na tym stał, nie? Także jedyna opcja to gdzieś tam head wysoko. Ewentualnie. Jestem na dachu. Tu jeszcze mogę. Niewiele w sumie, chyba muszę po prostu tam na górę dojść i tam coś kombinować. To może z tymi światłami coś jeszcze da się wykręcić, jakiś numer. O, tutaj właśnie z tymi światłami może coś da się zrobić. Co to w ogóle daje, jak ja to gaszę?
Nie ma przejścia. O, ale jest moje echo. To go raczej nie odczytam. Nie zejdę. No dobra, a jak zabiorę stąd światło? Co będzie na dole? The lights affected where the door led to. A, tu da się jeszcze coś zrobić ze światłem. Kombinacji to jeszcze nie było. Tu się świeci, tu się świeci. O, jest. Jest cwaniaczki. Tak, tutaj też można światło zabrać. Da. Przepraszam, zabrać, zapalić. Wtedy pojawia mur. No dobra, powiedzmy, że zostawię, tak? Tu i tak się nie da przejść tak czy siak. Więc jeszcze czuję, że to trzeba zmienić, bo do czegoś jest potrzebne. Skoro była taka opcja. Gdzieś tu też te moje echo powinno być. Tamtąd może trzeba stanąć i zobaczyć, bo tutaj jest to. Są drzwi, ale potrzeba kodu. Nie znam. Też do poszukania. No, ja tu można zapalić. Drzwi się odblokują. Dobra. Może gdzieś będzie kartka z kodem albo jakiś przypis. Barman, you caught my eye. Dlaczego? To z kodem jest związane, nie? Use that shotgun. O! O! Tylko miejsca nie mam. Kurde, no przydałby się. Dobra, jak tu rzeczy wyrzucić na przykład? Co ja bym tu mógł tu wywalić? To mógłbym wywalić na pewno. Wyrzuć. Strzelba będzie pewnie 3 zajmować, co? Albo nawet 4. No. 4.
Chyba, że się okaże, że 5. To będzie trochę lipa. 4. Yippee-ki-yay, motherfuckers! Ładnie. Więcej tutaj nie ma. O! Lara jeszcze została przez przypadek. To, dlaczego przykułuje go oko to? Ocean View Cocktail. Ewentualnie mi się tu kojarzy z tym. 25,50. No zobaczę. Może to akurat to. Co jest? Za mędę. O. You dream of calling it quits, making a clean break, retiring, escaping, leaving all this sordid misery and terror behind. Getting in a car and driving till you see the sunrise. Somewhere where the sun still rises. Settling down, buying a house. Fixing it up, building a life. Finding someone. It's a fool's dream. It would all go bad. And having let hope in, it would be unbearably worse than this. You can take the man out of the city. But you can never take this city out of the man. Co pogadał? Tu jeszcze coś jest. To co i gdzie? O to chodziło? Chyba tak. Czy został pojemnik tam? Ja niby ten pojemnik. A, dobra, tutaj. Gdzie nabrałem z tego pojemnika? 25,50. No tutaj też jest właśnie ten Ocean View Cocktail. Jest. To jest 65 numer pokoju normalnie. Sąsiad bestii. Mapę tego mam? A nie. No i dotarłem.
The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Play me. Okay. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still or running or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell... Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What... Al, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our dziwnie wygląda golony. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room. 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 I need the clicker. It's returned, because... We return. Romani Las Vegas Parano 2. How the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratches! Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. To us. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape.
I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Ah, jest mapa. Super. Of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, it will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Kurde, przez tą strzelbę to masy miejsca nie mam. Ale nic ta. Winda działa. Mogę sobie tutaj podróżować. No dobra. Hotel wejściowy, tablica fabularna. Co ja tu mogę zmienić? I was both solving the crime and creating it, as every writer did. Małe przygotowania do przedstawienia teatralnego. Okej, okay, masa sprzętu się pojawiła jakiegoś. I wystawiają layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. The ballroom was where the pre-show ritual was held. Zapraszamy na odprawiany w sali balowej rytuał poprzedzający sztukę. Okej. Okay. Przydałoby się ostatnie miejsce tutaj. Pudełko na buty, ale nie mam tego, co ma ta policjantka, nie? A z drugiej strony, co ja mogę stąd wyrzucić, jak teoretycznie to wszystko jest potrzebne? Dobra. Jak coś dziwnego znajdę, to będę się zastanawiał.
Znaki na drzwiach. Padaj. Dobra, tu zamknięte, tak? Specjalne znaki. I needed to find the key. Kolejny znak. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. No dobra, mam do 104. Jest. Ciskali sprzęty, gdzie się dało. Tu mi pokazuje, żeby wejść. To niby Alan napisał tę historię? Nie przejdę, ale z tego co pamiętam, takie dało się rozbijać. Jeszcze. Co mi to dało? Dziwne. Niby nic nie ma.
Dziwne. O kurde. Trochę i dużo. Kurde. Chowaj się, chowaj. No dobra, ale tędy nie ucieknę. I się, i dawaj następnej. Mało, powoli, dam radę. Drugiego tego pokoju trzeba by jeszcze wdreptać. Już chyba nic nie było, tak? Jest znak zapytania. Tylko czemu? Co ja tam miałbym znaleźć? Co, widzicie coś? Nie. O, jest strzałka jednak w tamtą stronę. Dobra, mam na ścianie. Głową moc. A patrzcie, jak pani ukryli. Dobra, teraz to już raczej wszystko. This is where they gathered before. Nowa scena, okej. This is where it began. Fajnie. Mam wyjście, tak? No nic, trzeba by scenę zmienić. Skoro mogę. About murder, death, suicide,
Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Odpraw rytuał przyzwania w sali balowej. No dobra, tutaj mogę zmienić. Skądś to znam. Ale balowo muszę dotrzeć. Za jeden. Dziewiątka. O, siemano. Hey, Alan. How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Notatki na temat hotelu? Albo coś wie ciekawego? You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Dor based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing? Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny. Me too. What was in the case file about Dor? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dor went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just
banished. I never found any official records of a Warlandor living in town or anywhere. Another dead end. Nowego dopisał, czy nie? Coś jest. Dor zaginął w 1988. Wiek nie zestarzał się? Długowieczny? Nie człowiek? Kosmita? Magia? Wake Frank wiedziałby więcej, ale już nie żyje. Nieprawdziwe nazwisko? Ukryte znaczenie? To już było. Coś sobie na baz grał, to przydatne jest. Tylko pojemniki akurat, ciekawe miejsce, bo on tu jest. Tu coś jest na schodach. Warto zajrzeć. Tu nie wejdę. Musiałbym windą pojechać. Tutaj na parter to prowadzi. Bo tu jest znak zap... O, jest! Nie muszę tam chyba wchodzić, tak? Czy muszę? A, no. Dobra, nie muszę. Odczytało. A, masz dubeltówkę. Dobra, to by było to. Coś nie przeczytałem, ale to tylko do przeczytania. Ewentualnie było. 19. A, dobra, to było z tym przejściem. No też nadzwyczajnego akurat. Idę w takim razie na tą salę balową. Stage of a key scene in the play. O jeden pokój, no, okej. Ładnie wystrojone, nie? Nie, pójdź do 101. Czy najpierw tutaj tą scenę? 101 jest tutaj, tam jest znak zapytania. Tutaj też jest znak zapytania. O, jest. Głowa rzeczy. Mapa turystyczna. Zaznacz na mapie Wake'a pobliskie zasoby i ciekawe miejsca. Magiczna kieszeń pomieszczona, klimatyzacja, jeden rząd. Bateria, latarka lana zyskuje dodatkowy ładunek. Może to. Ten rząd też by się teoretycznie przydał, ale... Będzie od razu na mapie wszystko zaznaczone. Wszystkie pojemniki. Ciekawe miejsca, echa. O, super. To mi się podoba. To mi się podoba. Echa, ale echa jeszcze nie ma, więc pewnie trzeba zmienić scenę. Sala balowa. Nawiedzony albo rytuał przed występem, bo mam teraz dwa dostępne.
A zobacz nawiedzony. Mroczny rytuał w nawiedzonym hotelu, aby przyzwać gwiazdę. Zobacz. No kurde. I recognize my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Aha. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess, Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Nowy element fabuły. Diabeł. Podążaj śladami diabła. Okej, okay, ale jeszcze jedną scenę mam tutaj. Wa, 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 wa. I ładnie tak. Znienacka napadać ludzi. Może racę. Lucky szybko trafi. Przed występem. Na wszystkie opcje sprawdzić, nie? Pamiętajcie, trafiać do celu, nosić maski i ma być dziwnie. Ok. Harmonogram sztuki. Próba w pokoju 219, przeniesiona do pokoju 202. Rytuał przed występem, premiera. Dobra. Tutaj nie wiem teraz, czy coś tu szukać, czy zmienić. Dobra, uciekli. Tu mam pojemnik i tu mam już pojemnik niby. Ale pewnie nie w tym... Nie w tej wersji. Tu jeszcze by się pojawiło. The cult in the play was called the cult of the tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Lejne. No co, diabeł? Kajcie. O kurde. Ale ich wymordowało. This is not my writing. This is Scratch mocking me. Może i tak. W swoim pokoju zrobi jej krzywdę. Niedobrze.
Gdzie jeszcze mogę scenę zmienić? Tutaj sala. Sala prób. O kurde. O kurde. Tutaj naprawdę nie zła rzeź musiała być. The plot changes shape the world around me. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Niezła przystawka. Tu coś jeszcze mi zostało do wzięcia. Te słowa mocy, to one akurat są fajne. O same pojemniki to tak sobie. Miały być. Uć. Gdzie i co niby? A. Nie to. Miałem nadzieję na słowo mocy, tylko skrzynka. Niestety. I co, na parter w takim razie. Czyli idę chyba dobrze. Chyba? Nie, to nie w tą. Chyba. Chyba nie. Tutaj. Echo 2, pokój 666. Ale 101 jeszcze bym odwiedził i tu śledztwo odczytać niekoniecznie potrzebne, ale taki jestem. Klucz jest to akurat raczej ważne powinno być. To mam takie wrażenie, że on cały czas, nie wiem, jest pogrożony w jakimś śnie albo psychozie i to wszystko sobie wymyśla, bo nie może sobie poradzić z napisaniem idealnej powieści. Ale to tylko takie moje wrażenie, nie? Tu jest pojemnik i coś jeszcze. I coś jeszcze, co to jest? Walizka. Na nic nie mam miejsca. Okej, okay, był telewizor. Zresztą scena w holu wejściowym też mogę zmienić. Przy okazji, jak już tu jestem. Echo się pojawiło i śledztwo? No dobra, śledztwo to by było to. Ja to już miałem, nie? Ale dalej jest jako śledztwo, nie wiem czemu. I echo. Echa nie ma, więc może jak przełączę, to się tutaj też poprzyłącza i coś nowego będzie. Dobra. Tablica. Ale wyjściowy. I żadnego jeszcze z tych pozostałych nie robiłem, tak? Tylko rytuał przed występem. No tak, nawiedzony.
pojawiło nowego, to nie bardzo. Stworów, które chcą mnie dopaść. To nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. No to diabeł. This was dark, but the story had to be dark. The devil's path up the staircase was draped in blood. Wszystko fajnie, ale dalej mi pokazuje, że tu powinno być echo. To by mogło być piętro wyżej? Echo. 2, pokój 666. Nie ma wejścia. Tutaj też nie. Żeby tak nieskończoność biegał. O, jest. Jest tutaj. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception and got me a room number. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. No dobrze, tylko co mi to daje? Gdzie jest ten jego pokój 666? Sześć, sześć jest w tamtą stronę. Czas pokazuje, że to jestem w tym wejściu. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. She was staying in room 108, where the murder happened.
the set of the final scene, right? The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Kurde. Gdzie to trzeba skręcić? Rozczepało mnie znowu. Dobra, pomiń. Okej. No dobra, i wieje. Tu nie. Do światła. Aaaa! Kurde! O, za menda. No dobra, muszę dotrzeć do światła, tylko... Którędy? Nie wejdę. No dobra, tu jest światło, ale to raczej nie o to chodzi. A nie mogę się nawet na chwilkę zatrzymać. Skubany, no. Wredny mrok. Dobra. Nie tędy, to którędy? Nie mam szczęścia z tego mroku. Nie mogę. Tutaj oni są. Też nie wejdę. Co, muszę przez nich przebiec dwa razy, czy jak? Bo muszę do światła się dostać, no ale tam mnie blokuje z każdej strony. Jest za mało czasu, żeby w ogóle gdziekolwiek się rozejrzeć. Bo to na chwilkę się stanie i jest się trupem. To jak się drzwi otwierają czy pękają, no to też nic nie mogę zrobić. Tu mnie tak jakby wyprzedza, jest z przodu teraz, no to chodź w tą. Nie, tu go zablokowało. Tędy muszę przebiec. Tu też nie poblokuję. O, i dopadam. Czyli tak, dobiec, wrócić się i skręcić w lewo, przebiegając przez nich, ale tam przypadkiem też mnie nie dopadał w końcu? Łapie. Powracam. Tu się zapada, nie mogę. Tu muszę. Tu się zapada, więc też nie mogę. Zawala się, zawala.
Spróbuję przez nich przebiec. Do światła. Jest. Fuf. W końcu. Zapisz. Drawn to the story I was writing as it grew darker. No dobra, myślę, że zrobimy sobie przerwę. Tutaj tą opowieść będę kontynuował w kolejnym odcinku. Ale kurde, echo dalej tutaj gdzieś jest, czyli któryś z scen muszę może przełączyć, żeby to echo się załączyło. No, co by to nie było, zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia!